Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy 3 sierpnia. Sierpnia, dobrze. Godzina za 15:09. Dzień dobry, Marzenko. Dobry. No, Marzenka ma focha, bo spała. Rower. Bo spała na dziko i ma zepsuty rower. I ma focha na przygodę. A takiego małego zaraz jej przejdzie. Zaraz jej przejdzie ten foch. Zwijamy się, spaliśmy tam za tymi krzaczorami. Na śmierdziela. Na śmierdziela, Marzenka mówi, bo to była pierwsza jej noc jakby na dziko, a to wcale nawet nie było na dziko, bo tutaj jest ścieżka rowerowa, tam byliśmy za krzaczorami, a tu jest ścieżka rowerowa i piesza. Tu jest zaraz dom. Co to za spanie na dziko, jak wokół cywilizacja? No ale śmierdziałeś tak samo. Czy byś spał w lesie, czy tu? Ja śmierdziałem. Pięknie. Pięknie, na swojego mężczyznę mówię, że śmierdział. Pachniał przygodą, kochana. Fajnie pachnie tą przygodą. Fajnie intensywnie. Fajnie pachnie przygoda, nie? Intensywny zapach przygody to był. No nic, zwijamy się. O 9 ma być ten serwis otwarty. Idziemy, zobaczymy, co nam pan w serwisie powie. Zobaczymy, co dalej. Na razie. Jesteśmy pod sklepem i serwisem Intersport Fleis. Oddaliśmy panu rower marzenkowy. No może jest szansa, nie wiadomo. Pan powiedział, że zajmie się sprzętem, ale to potrwa 2-3 godziny. Nie znowu będziesz stresować tą kamerą. Podeszliśmy sobie pod taką wiatę, pod Spielplatz. Tam jest ten Intersport, gdzie oddaliśmy rower i pan dzwonił, że będzie rower naprawiony. Aha. Więc będziemy kontynuować prawdopodobnie wyprawę. Jak komuś się coś zepsuje w tych okolicach, to w ogóle nie idźcie nigdzie indziej, tylko od razu do tego Intersportu przy dworcu autobusowym. Przy dworcu autobusowym. To na mapie nie było. No jest Intersport, ale to figuruje jako serwis, to figuruje jako ośrodek narciarski. Dobra, odebraliśmy rower, bo na ostatnią chwilę, żeby nie wiedzieli, że do 12 jest czynna pierwsza część, a potem od 12 do 14 jest przerwa. Jeszcze przykręciłem osłonkę, no i działa, jest nowa kaseta założona. Wszystko cyka jak należy. Cała ta usługa nas kosztowała 30 euro. Kaseta 15 i 15 robocizna. Idziemy autobusikiem. Tam żeśmy spali, tam w tych krzaczorach. Tam na wprost. Idziemy autobusikiem do Bad Gastein. To nazywa się, jak to? Austriackie Monte Carlo. Austriackie Monte Carlo. Ładne miasteczko. Podjedziemy sobie autobusem, bo już jest trochę późno, już w pół do pierwszej. Pojeździmy chwilkę tam. Potem przejedziemy się do następnej mieściny, nie pamiętam jak się nazywa. I stamtąd pociągiem już do Malnic. Ile kosztowało na tym? 6,20 za nas, za dwie osoby i za dwa rowery. To jest krótka trasa, bo autobus jedzie raptem za 15 minut. Jesteśmy w Bad Gastein. Hotel Ritz. To jest chyba zjazd na linię tutaj, będzie łatwo zjeżdżać. Aha. Pojechała. Kolejna pojechała.
kolejny, jakiś wypaśny hotel. Tu prowadzimy rowery, bo jest tłoczno i nie chcemy spowodować żadnej kolizji. Przyłatać ten budynek, nie? Paskudny. To jest źródełko z wodą termalną. Babgastej. Wyjeżdżamy z tej mieścinki. No ładne te domki. Już wyjechaliśmy z Bad Geissen. No, będziemy jechać taką boczną drogą. Zjechaliśmy z góry, to jakiś wodospad przed nami. Widoczki dzisiaj nie są za ciekawe, bo wszystko... Nie ma rzęka za mostem dopiero, za mostkiem. Wchodzę na pociąg. Rzęka już z przodu. Jeszcze kawałek, wsiadamy do pociągu i wyjeżdżamy na drugą stronę góry. Dojeżdżamy do tego dworca. Tu się kończy droga, tam jeszcze kawałek tylko dla autobusów. I tam chyba autobusy zawracają, znaczy
przesiadka jest na takie platformy specjalne. Ładują samochody. A tutaj chyba dla rowerzystów jest. Bockstein. Jesteśmy na tym dworcu już, na dworcu. Kupiliśmy bilety. Bilety kosztują od osoby i od roweru 10 euro, czyli w sumie zapłaciliśmy 20 jurasów. Marzenka jest strasznie nerwowa, bo już chce na camping. Już chcę na camping, umyć sobie włoski. I tutaj z tej platformy będziemy odjeżdżać tym pociągiem. Czekamy na niego za jakieś... Tym pociągiem, który jest jeszcze za mosteczkiem. Tym pociągiem, który jeszcze jest za mosteczkiem, za górą. I troszkę tych rowerzystów się nazbierało. I tutaj spotkaliśmy polską rodzinkę, pana z panią, małżeństwo i nam... Pan nam powiedział, że z tej platformy, gdzie stoimy, będzie załadunek rowerów do wagonów, a potem będziemy musieli przejść tam. I tutaj, gdzie jest zegar? Tam daleko jest kasa. O, tam jest kasa. A tutaj pod zegarem zaraz... Tu pod zegarem jest platforma i będzie wagon dla rowerów. To jeszcze może pokażę. Będzie wagon dla rowerów. Mamy załadować rowery, potem będą platformy samochodowe i tam na końcu, tam w części takiej jakby dworcowej, tam będzie wagon dla podróżnych i tam będziemy sobie siedzieć. Jedzie pociąg z daleka, zaraz na nas zaczeka. Linia QBB, znaczy nie linia, tylko ta. Tu są wagony, a tu jest też z rowerem. Specjalny. Jaki brzydki! Jaki brzydki! Tam takie ładne było dla rowerów. No i tu rowerki nasze wyglądają tak. Tam są zapakowane, postawione w korczek. Tam wyjeżdżają samochody z tych platform. Jezus, jaki długi ten wagon. No strasznie długi, no. Jadą, i tam wyjeżdżają do przodu. Oj, troszkę mi się ręka trzęsie. Z głodu. Nie z głodu, tylko idę i tak nie mogę utrafić. O. A tak się ładują samochody. Ustawiają się jeden za drugim. Kierowcy wysiadają, idą do wagonu. Do wagonu osobowego. Ruszyliśmy pociągiem do... do Malnic. Wyjechał pociąg z tego tunelu na drugą stronę góry i to po prostu jakby inny świat. Całkiem inna pogoda. Matko, ale zmiana, jaka różnica. Już dojeżdżamy do tego Malnic bardzo szybciutko. No 8 km tylko to było. Jesteśmy już w tym Malnic. Całkiem inna pogoda, tu w ogóle jest cieplej o wiele. Samochody wyjeżdżają z tego, z tych rampy. No tu nawet, kurde, widać niebieskie niebo i słońce. Jesteśmy we szoku. Ale niech, kurczę, tam te chmury zostaną, tam było zimno, jak nie.
tak rowery zabrane. Co mówisz, Marzyka? Z tym kamperem jak wjechał. No i nad kamperem się wciska, no. O kurde. Przyczepa to jest, no ale... Przyczepa, no. Szybka ta przejażdżka była. No, więcej w tym tunelu. No, prawie cały czas w tunelu jechał te 8 km. Ale tu po drugiej stronie tej góry, bo przez tą górę przejeżdżaliśmy, tą co widać tutaj. To po tej stronie tej góry to jest inna nawet temperatura, jakieś takie to powietrze jest cieplejsze. Słoneczko się przebija. Jesteśmy w Malnic. Zrobiliśmy zakupy w sklepie Billa. Jedzie Marzenka. Jadę, jadę. I jedzie. Jedziemy już na kemping. Jest taka śmieszna wieża. Jesteśmy już rozbici na kempingu, jest godzina 18. Zapłaciliśmy za niego ile, Marzenka? 30? Zapomniałam. 30 euro chyba. Przez Booking, Marzenka załatwiała, przez Booking. Z takimi widoczkami, bardzo ładne tam są toalety i prysznice. Fajne, nowoczesne, na kartę, każdy ma swoją kartę. A gdzie ja sadziłem swoją kartę? Tu mam. Każdy ma swoją kartę. Tu jest restauracja w tym wyższym budynku i recepcja. Ale bardzo przyjemny kemping. Tam są kozy za tą drewnianą, tym drewnianym płotkiem. No i takie mamy widoczki. Tam dolina w tamtym kierunku, które pojedziemy. W tamtym kierunku, które... Będziemy tam dolinką jechać. Prawdopodobnie już teraz będziemy mieć... No może nie z górki cały czas, ale już nie będzie takich wielkich przewyższeń. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Morderstwo, ale sobie dałam radę. No oczywiście sobie dałaś radę. A i tak najgorsze to nie, tam nie są te przewyższe. Tak cisła, że aż ukręciła napęd w rowerze. Tak targała pod górę, że aż ukręciła napęd. Nie, dla mnie nie są te przewyższenia najgorsze. Ja no, trochę popchnę, trochę pojadę, trochę se postękam, trochę popłaczę w ukrytość. Najgorsze jest dla mnie jeżdżenie po ulicach. To jest dla mnie 5 lat mniej życia. No to będziesz żyła 105. No jest... Tłumaczę, a i tak się boję. No jest to stres, jeszcze tak, ty nie jeździłaś dużo na rowerze. Ja jeżdżę po ulicach teraz pierwszy raz, bo ja nie jeździ. No to jest stres, no ale... To jest dopóki, straszny stres. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, pamiętaj o tym i wszystkie swoje strachy trzeba przełamywać. Wiem, dlatego jadę się, często wyzywam, na czym świat stoję. A teraz wiesz, że do miejscowości Malnic, jak na złodzież, jak jechałem do sklepu Billa, to za Marzenką miał traktor. Tak, i wtedy bez wspomagania. Bez wspomagania tak darła, że nie wiedziałem, gdzie mam uciekać. Jeszcze Daru się pytała, no którym sobie wbiłaś? Na żadnym, ze strachu. Ze strachu, bo traktor jechał za Marzenką. Tak darła, że ten traktorzysta chciałem wyprzedzić, ale nie dał rady. Nie miał szans traktorzysta. Dopiero musiałam cisnąć, żeby sobie wiochy nie zrobić. Jaka hardkorowa Polka, te to mają pary w nogach. Ale dobra.